Upewnij się, że działasz w bezpiecznym otoczeniu. Poszukuj jakiejkolwiek reakcji u osoby poszkodowanej. Odchyl głowę do tyłu, unieś żuchwę i oceń oddech. Jeśli brak oddechu lub jest on nieprawidłowy, potrzebna jest RKO, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadzwoń na 999 lub 112 i postępuj zgodnie z instruktażem. Jeśli jest osoba do pomocy, poproś, by zadzwoniła na 999 lub 112 i sprowadź automatyczny elektryczny defibrylator, czyli AED, jeśli to możliwe. Uciskanie klatki piersiowej jest najważniejsze do przeżycia. Nie opóźniaj ani nie przerywaj uciśnięć klatki piersiowej. Umieść obydwie dłonie na środku klatki piersiowej. Uciskaj klatkę piersiową 5 do 6 cm, 100 do 120 razy na minutę w rytmie piosenki Staying Alive. Uciskaj mocno, nie martw się, nie zaszkodzisz osobie poszkodowanej. Uciskaj mocno, nie martw się, nie zaszkodzisz osobie poszkodowanej. Jeśli dostarczony jest AED, czyli automatyczny elektryczny defibrylator, natychmiast go włącz i wykonuj polecenia. Gdy przybędą służby ratunkowe, kontynuuj, dopóki powiedzą ci, by przerwać. Dobra robota. Wykonywanie jakichkolwiek czynności jest zawsze lepsze niż nierobienie niczego.